archeologia. Z tej ziemi Irlandia. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesiak. Znowu nadaję. Zapraszam Was dzisiaj na podróż po portach. 3 porty w niewielkiej od siebie odległości, każdy może 10 km od siebie. 3 porty z różnych okresów historycznych. Port Oriel, Neolit, port w Annagassan, wczesne średniowiecze, okres wikiński i port w New Haven, późne średniowiecze, czasy nowożytne. Pierwszym z portów, port Oriel, widzimy go za nami. Oczywiście to jest obraz współczesny. Nazwa wzięła się od Królestwa Oriel, które trwało od IV do XIII wieku, obejmowało Ulster, część Louth i Meath i zarządzała nią rodzina O'Neillów. W chwili obecnej port składa się z masywnego betonowego molo, które zostało zbudowane około roku 1900. Reminiscencje kultu maryjnego, kiedyś powszechnego w Irlandii, kult wywodzi się od budowniczych megalitów, którzy czcili Alma Mater, matkę, która dała początek wszystkiemu. Znajdujemy się na szczycie przylądku Clogher. Jest to bardzo ważne miejsce w historii Irlandii. Otóż któregoś dnia geolodzy przeprowadzili badania, które miały wykazać, z którego miejsca pozyskiwano budulec do budowy egalitarnych kurhanów w Newgrange i okolicy. No i tak długo badali, aż doszli do wniosku, że musiało się ten budulec pobierać tutaj z okolicy Clogherhead, z pobliskich kamieniołomów. Skoro był tutaj kamieniołom, skoro ludność wybierała z tego kamieniołomu budulec do budowy wielkich megalitycznych budowli, to musiał znajdować się port. Port bez wątpienia był, a my musimy sobie wyobrazić, jakim wielkim wysiłkiem inżynierii transportowej było przetransportowanie ponad 10-tonowych głazów. Najpierw 10 km na południe wzdłuż irlandzkiego wybrzeża, a potem kolejnych 15 km w górę rzeki Boyne. Na szczycie cyplu Clogher znajduje się pozostałość po tak zwanym promontory fort, czyli forcie na cyplu. Fort na cyplu, specjalny rodzaj budowli obronnej, wykorzystujący walory naturalne, od strony morza broniony przez klif, od strony lądu broniony przez wały i rowy. Pozostałość takich wałów i rowów możemy zaobserwować do dnia dzisiejszego. Jest to 6 rzędów równoległych wałów o wysokości około 70 cm i szerokości 5 metrów, które wpisane są w większy wał w kształcie prostokąta o wymiarach 34×16 metrów. Fortyfikacja znajdująca się na szczycie cyplu ułatwiała obserwację i kontrolę terenu w oku portu. Ale jaja! Ale jaja! Ludzie, ale jaja! Co za jaja! Ale jaja! Ale jaja! Ale jaja! W roku 798 wikingowie rozpoczęli inwazję na Wyspę Irlandzką. Zaatakowali od południa Waterford-Wexford i od wschodu Dublin, Annagassan. My właśnie znajdujemy się Annagassan, miejscowości, w której w 841 roku wylądowała flota wikińska. Wiemy też z inskrypcji, które są znajdowane na stanowiskach archeologicznych zawierające pismo runiczne, iż wikingowie tutaj w Annagassan mieli swój obóz zimowy na forcie Lizan. Tam między innymi cumowali na okres zimowy swoje statki. Longport to termin używany w Irlandii na określenie obronnej fortecy przybrzeżnej, stanowiska obronnego, miejsca do cumowania statków, portu. Z irlandzkiego long znaczy statek. Longport były używane jako bazy do dalszych wypadów w głąb lądu, ułatwiały transport i kontrolę terenu, przyczyniły się do rozwoju handlu. Znajdował się tu port wraz z cumowiskiem oraz schronienie, gdzie można było przeczekać zimę. Obozy miały ogromne znaczenie dla wikingów podczas ich grabieży Irlandii, które obejmowały ataki na kościoły i klasztory znajdujące się na wybrzeżu oraz wzdłuż rzek. Fort ulokowany został na wzniesieniu w pobliżu ujścia rzeki Dee. Było to miejsce z natury obronne, z trzech stron otoczone rzeką, z łatwym dostępem do morza, a ponadto bezpieczne miejsce do cumowania dla floty wikińskiej. We wnętrzu znajdowały się drewniane chaty otoczone niskim nasypem, na planie owalnym i większa prostokątna. Wykopaliska przeprowadzono w 2010 roku. Do najciekawszych znalezisk zaliczamy srebrne sztabki, szpile, broszki, wrzeciona, gwoździe używane do budowy statków oraz kości zwierzęce ze śladami nacięć. Innym znaleziskiem związanym z tym miejscem jest skarb złożony z XIV-wiecznych monet, odkryty przypadkowo u podnóża klifu. Fort ten założony był na planie litery D. Jego najdłuższy bok miał 78 metrów, ten krótszy miał 1,31 m. Od strony północnej zakończony był klifem, od strony wschodniej niewielkim wzniesieniem, od strony lądu otoczony był fosą i wałem ziemnym. Annagassan po raz pierwszy wzmiankowana w annałach ulsterskich w 841 roku. W roku 842 wikingowie z Annagassan splądrowali wielkie monasterium w Klock McNoise i porwali opata w Clogher. W 852 roku zdewastowali Arma. Jednakże w roku 891 zostali odparci przez Irlandczyków. Powrócili na krótko 2 dekady później, lecz przed rokiem 927 fort został opuszczony. Przez 50 lat wikingowie mieli tutaj swoją faktorię, miejsce, które Irlandczycy nazywali Longports. Znajdujemy się we wnętrzu portu w New Haven. New Haven to niewielki port położony po południowej stronie cypla Brimor, poniżej osady XVI wieku oraz neolitycznego cmentarzyska kurhanowego. Widok w kierunku północnym, na szczycie klifu około 9 metrów znajdowała się rybacka wioska, na którą jeden z właścicieli ziemskich dostał grant w 1562 roku. W połowie XVII wieku zaznaczona na mapach Down Surrey 5 domostw, a spis ludności mówią o 34 mieszkańcach. Port wytycza kamienne molo, które rozciąga się od wschodniej linii brzegowej w kierunku północnym, północno-wschodnim, biegnąc prawie równolegle do cypla. Teren portu składa się z mola zbudowanego z suchego kamienia, przemieszanego z piachem, częściowo ociosanego i obszaru oczyszczonego nabrzeża do ciągnięcia lub lądowania łodzi. Molo zaczyna się od krawędzi klifu, mierzy około 60 metrów długości, Ma różną szerokość, ale średnio 8-10 metrów. Kamienna boja cumownicza znajduje się w środkowej części mola. Zawiera centralnie usytuowaną wyrytą dziurę, która służyła do umocowania haka, aby przyczepić statki. Kierunek wschód, północny wschód, wejście do portu oraz fragment mola od strony południowej, który zachował się do dzisiaj. Shoddy Rocks, punkt nawigacyjny dla żeglugi morskiej, ułatwiający dostęp do portu w New Haven. Nie pomogło to wszystkim statkom. Ponad 30 wraków różnej wielkości i funkcji zostało dotychczas identyfikowanych przez archeologów. Oprócz kamieni, czyli materiału kamiennego do konstrukcji takiego molo, używano również materiału wykonanego z drewna. Do takich drewnianych materiałów zaliczamy pale oraz kłody drewniane, które podtrzymywały konstrukcję molo. Do infrastruktury portu wykonanej z drewna zaliczamy pomosty wyładunkowe, przystanie, żurawie, magazyny towarowe, spichlerze, nabrzeża oraz palisady i inne umocowania. Od strony lądu mogły znajdować się magazyny, place składowe, karczmy portowe, dom żeglarza oraz pakownia. Port z pewnością używany był w średniowieczu przez Normanów. Nie możemy wykluczyć jego starszego pochodzenia. Na północ od portu znajduje się gęste osadnictwo pradziejowe, łącznie z kilkoma strukturami megalitycznymi. Podobne miejsce, podobne molo, lokalizowane w pobliżu Carn Gormanstown, interpretuje się jako pozostałość po porcie neolitycznym. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz suchar niczym z familiady. Co robi najczęściej załoga okrętu podwodnego? Subuje!